Vlog się powinien zaczynać od słów. Gdyby nie internet, to tylko rodzina wiedziała, żeś debil. Cześć wszystkim, normalnie przywitałbym się na zasadzie dzień dobry z takim przeciągnięciem ładnym i może i mam dobry humor, i może i zbieram się na tego vloga 3-4 dni, a może i tydzień. Jest ze mną Stanisław, montuję właśnie odcinek na nowy kanał, który się nazywa Warsztat Live, o tym powiem na końcu i wszystkim powiem na końcu, ale tknęła mnie ostatnio taka smutna, wiecie, komentarze. Są jakieś takie kanały, komentarze i tak dalej. Michu swoje komentarze, czyli może nie tyle co na bieżąco, co się dzieje na YouTubie, bo nie o tym, tylko na świecie, albo jakiś problem, albo tu, co się dzieje w kraju. Bardzo często poruszam, ostatnio był etol. I faktycznie, wracając do etolu, każdy mówi, a korzystałeś? Tak, korzystałem. Należy jadąc samochodem odblokować telefon, wpisać PIN do aplikacji, popotwierdzać wszystko przyciskami, czyli dalej jadąc samochodem, albo zatrzymać się niezgodnie z przepisami na pasie prawym, no po prostu masakra, nie? Ale dobrze, nomen omen, minutowym wstępem niecałym, do czego dążę? Doszliśmy do czasów, gdzie jak był ostatnio jakiś człowiek taki mądry, uważano go za bardzo mądrego i gloryfikowano, wychwalano w niebiosa, że kiedyś, on opowiadał, że kiedyś to były czasy i pokazywał zestawienie oldschoola, newschoola i tak dalej. Ale przyszła Kryska na Matyska, wziął się za niego Gargamel, wzięła się za niego ekipa roczników 00 w górę i go zjedli. No i ja sobie tak zawsze myślałem, że no faktycznie, kiedyś było inaczej, dzisiaj jest dzisiaj, ale doszedłem do pewnej konkluzji, którą dzisiaj się chcę podzielić. Może się zgadzacie ze mną, albo może nie. Doszliśmy do strasznie zbaraniałych czasów. I nie mamy tak naprawdę żadnych wartości w tych dzisiejszych czasach. Dochodzi do sytuacji, w której mamy fałszywych idoli, których ludzie, którzy nie powinni w ogóle zabierać publicznie głosu, stają się swego rodzaju celebrytami. Wartości, jakie kiedyś wynikały z edukacji telewizyjnej, czy nawet początków internetu, jeszcze coś z sobą przedstawiały. Jeszcze można było znaleźć fajne rzeczy, jeszcze można było znaleźć fajne rzeczy, które nam coś dają. Dziś przeglądając TikToka, tak, mam też konto na TikToku, oczywiście uważam, że jest to fajny powrót do przeszłości czasów YouTube'a, kiedy na YouTubie były jeszcze śmieszne filmiki, kompilacje i to wszystko inne. Ale co widzę na takim TikToku polskim? Widzę jakąś laskę, a to nie jedna, goście też są. Widzę jakąś laskę, która zaczyna: hej, siemanko, słyszeliście, że jak żelka wrzuci się do wody go i posoli, to następnego dnia urośnie? Sprawdzę to dla was. Kurwa, sprawdź, co się stanie, jak przestaniesz oddychać. Sprawdź. Naprawdę, proszę cię, weź, zrób taki challenge. Sprawdź, co się stanie, jak przestaniesz oddychać. Słuchajcie, ja też robię takie challenge. Słuchajcie, co się stanie, jak włożycie palec między felgę a zacisk hamulcowy i dwie osoby będą pchały auto? Haha, nie róbcie tego w domu. Albo nie wiem, zacznę teraz robić jakieś takie odcinki bardzo merytoryczne, tiktokowe. Ej, mordo, ps, kierowniku, czy wiesz, co się stanie, jeśli poliżesz cytrynę? O Jezu, kwaśna, nie róbcie tego. Albo jeżeli chcecie wiedzieć i nie chcecie czekać na kolejny film, swajpujcie na Instagramie. Tak, tak wygląda dzisiaj idol, idolka współczesnej młodzieży, tej coraz młodszej. I te czasy nie wrócą, nie mówmy, że kiedyś było lepiej, kiedyś było gorzej. Skupmy się na tym, co i jakie wartości przekazuje. Słuchajcie, telewizja. Zobaczcie, przejedźmy się po telewizji, ale zacznijmy od takich dużych stacji jak TVN. Zacznijmy. Mamy TTV, mamy królowe życia. No jest to zabawne poniekąd, dużo osób to oglądało i w ogóle. Ale do czego dochodzi? Do pewnego paradoksu. Że te osoby, które tam występują, te osoby w pewnym momencie są celebrowane, gloryfikowane, wychwalane do góry, zakładają konto na social media, które oglądają setki tysięcy osób i ci ludzie stają się idolami współczesności. Ludzie, którzy bardzo często odsiedzieli swoje wyroki za sutenerstwa. Tak, wyobraźmy sobie. Ludzie, którzy odsiedzieli widok za sutenerstwo, dzisiaj mają TikToki, Instagramy, mówią, jak żyć, jak jest fajnie robić hajs. Co robią tym dzieciakom z mózgu? O ile dorośli to oglądają i dla nich jest to zabawne, bo umieją odgraniczyć rzeczywistość, o tyle, szczerze mówiąc, naprawdę skupmy się na tym, co dzieci chłoną. Wchodzi ci taki dzieciak na TikToka
i widzi tam laskę czy kolesia z Królowej Życia. I przecież mama ogląda, to chyba jest w porządku, nie? To chyba można zalecić, że jest okej, okay, rzetelnie. Nie, nie jest, kurwa. Absolutnie nie jest. Ale dobra, to jest absolutnie nic. Na co idzie 2 miliardy rocznie? Na telewizję państwową. Już teraz telewizja nie publiczna, tylko telewizja państwowa. I tak jest. Kiedyś była publiczna, a dzisiaj jest publiczna mniej. Kto tam występuje? Ja naprawdę nie błądzę. Ja w życiu nie błądzę, ale czasami mi się zdarzy niechcący kliknąć w pilota tam, gdzie nie trzeba. I dochodzi do sytuacji, w której przełączam sobie na jakieś wiadomości czy jakieś studio TVP, Telewizji Polskiej. Jest tam pani Magda G. Nie, Magda O. O. No Magdalena Ogórek. No. Jest pan Jakimowicz chyba z tego, co kojarzę, z Młodych Wilków, tak Stasiu? Jo. I ci ludzie, laska, która startowała z ramienia jakiejś tam partii, wystawianej przez Millera, laska teraz jest antywszyscy, najmądrzejsza, najfajniejsza, sieją syfem po całym internecie. I ja już naprawdę pomijam ich poziomy dyskusji. Ale to, co się tam wylewa, to jest po prostu jeden wielki motłoch. I pół biedy. Jest ich dyskusja, czy dyskusja w wiadomościach, w telewizji państwowej i dochodzą eksperci. Słuchajcie, kurwa, kto jest ekspertem telewizji państwowej? Niejaki, niedoszły, jeszcze nie wzeszły, a może i nadchodzący, ojciec chrzestny, może polskiej mafii świeżaków, Marcin Najman. Kurwa, serio. To jest ekspert telewizji. To jest ekspert telewizji. Telewizja państwowa dopuszcza do tego, telewizja polska dopuszcza do tego, żeby ekspertem u nich w telewizji był gość, który propaguje wskrzeszanie bandytów, którzy odsiedzieli swoje jako ojców chrzestnych, jego gali, jego federacji. Jakby dwa nazwiska się tam ciągle przewijają, ale nie, na to idą 2 miliardy. I tak ostatnio przebrnąłem przez to wszystko, przebrnąłem przez telewizję, zacząłem sobie porównywać, co się dzieje i tak naprawdę oglądałem całą tą dramę, jaka ostatnio wybuchła, nie? Ostatnio całą tą dramę z Leksiem, czyli wybuchła drama pod tytułem, że o kurde, Leksiu z czternastkami pisał o to i nagle cały internet się na chłopa rzucił, nie? W ogóle ty gnoju, ty w ogóle... Mija 2 dni, a to jednak nie była 14, to jednak była 15, a to już trochę inne czyny, a potem jednak się okazuje, że w sumie to te laski, z którymi dalej pisał, to już były może 2 lata od niego młodsze, 3 i dawno pełnoletnie, a suma summarum to one były z Tindera, a niejaki Konopski, który zaczął to nagrywać, to w sumie to się nie stało, że trochę pociąłem te screeny i jakby dochodzi do sytuacji, gdzie oglądałem filmy i Wardęgi, który zajebiście merytorycznie tam wybrnął, Gimpera, Maćka Dąbrowskiego, którzy po raz kolejny tam gdzieś fajnie zlisowali. Przekaz był jeden. My dzięki temu, że mamy wolny internet i tak naprawdę, słuchajcie, ten vlog się powinien zaczynać od słów. Gdyby nie internet, to tylko rodzina wiedziała, żeś debil. A teraz proszę bardzo. I tak wygląda wpajanie wiedzy, tak wygląda dzisiaj wybijanie się na dramach, robienie sobie kariery we wszystkim, co możemy. I ja uważam, że kurwa, troszkę zabłądziliśmy, bo do telewizji może dostać już się każdy i jest lansowany na fałszywego idola. Oglądam programy z Kubą Wojewódzkim gdzieś w internecie, który wykłada temat o dziennikarstwie, no okej, okay, ale z czego jest znany tak naprawdę? No z tego, że program, który prowadzi w taki, a nie inny sposób i do mało bardzo często ma on z rzetelnym dziennikarstwem wspólnego. Mamy byłą kandydatkę na panią prezydent, która poza ładnym imidżem, który notabene teraz jest szpachlowany jak pasa przed sprzedażą, bo wiek zrobił swoje, nie ma żadnej wartości do przekazania. Mamy gościa, który występował w Młodych Wilkach i był młodym wilkiem, który stał się nie wiem, starym wilkiem, czy jakoś inaczej. Mamy TikToka, na którym jeszcze trochę i faktycznie ludzie będą sprawdzać, czy warto w ogóle wstrzymać oddech na długo i czy umrzemy od tego, ale nie martwcie się, ja to zrobię za was, tylko zostawcie OBS-a i serduszko. I w pewnym momencie ja się nie dziwię, że wybuchają takie dramy, że ludzie takich oceniają, że mamy tak podzielone społeczeństwo, bo jest wolność. Sparafrazuję pewien temat, który jest bardzo modny dzisiaj, nie? Od 2 lat. Macie ludzi za i macie ludzi anty, wiecie o czym mówię. Przypomnijcie sobie 86, którego mi nie w smak pamiętać, ale w 86 roku, ja nie mówię, że to jest właściwa rzecz, ale w 86 roku, kiedy pierdyknęło w Czarnobylu, wszystkim podawano jod. Myślicie, że była grupa ludzi,
która stanęła i podzieliła społeczeństwo pół na pół, że nie bierzcie, bo wam trzecia ręka wyrośnie? No nie było. No nie było wolnych mediów. Czy uważasz, że w takim razie cofnięcie się do tamtych czasów jest dobre? Też nie. Ale co mamy dzisiaj? Jakie mamy wolne media? Mamy płaskoziemców, którzy udowadniają, że Ziemia jest płaska, chociaż tego tak naprawdę nie udowadniają, dzięki internetowi sami się orają. Mamy jakąś masę teorii spiskowych. Podzieliliśmy społeczeństwo najpierw politycznie, potem ideologicznie, a teraz jeszcze zdrowotnie. Mamy społeczeństwo 0-0 w górę, czyli 20-latki, 22-latki, 18, 16 i tak dalej, czyli roczniki 4, 5, 6. Tak naprawdę rocznik 2005 to już dzisiaj ma 17 lat. To ja 2008 się pierwszy raz hejtałem. No jakby nie tęsknię bardzo za tamtymi czasami, ale publiczne przyzwalanie na tego typu zachowania, żeby do telewizji gwiazdami, idolami młodych ludzi stawali się ludzie z przeszłością kryminalną, którzy nie mają żadnej wartości dodatniej sobą do wniesienia, jest słabe. To się zaczęło w czasach jeszcze, kiedy ja byłem młody. Big Brothery, proszę bardzo. Słuchajcie, głupia sprawa z kamerzystą. Głupia, nie? Głupio wyszło, tak? Kamuś biedny, znaczy kamuś nad biednym, niepełnosprawnym chłopcem. Znęco. Proszę, wygooglujcie sobie na YouTubie wywiad z ofiarą kamerzysty z TVP, z telewizji szczecińskiej i tak dalej. I teraz ja się stawiam w sytuacji, kiedy ktoś występuje u mnie na vlogach i albo ktoś by dostał do wystąpienia rolę. No ogłaszam casting na Instagramie, tak? Przychodzi gość, gada normalnie, wygląda normalnie, bo jeszcze były kiedyś zdjęcia bez cenzury. Mówi, że chce zarobić ten hajs, wykonuje szereg rzeczy, które miał wykonać. Oczywiście to jest shit content i on nie powinien istnieć, ale skupmy się na faktach. I nagle potem, jak film wychodzi do internetu, okazuje się, że no wiecie, no chłopak był, kurczę, nie do końca miał ten teg z głową, jakiś tam ośrodek się zgłosił. Ale skąd miał to wiedzieć taki kamerzysta? Przecież ja kiedy podpisuję umowy na użyczanie wizerunku, nawet jeżeli są umowy na użyczanie wizerunku, choć w tej sprawie gość przecież przyznał się, powiedział, że tak, on się zgłosił, bo miał wystąpić w filmie, czyli wiedział, co robi. Wiedział, że za to są pieniądze i tak dalej. Czyli de facto jakby podpisywał umowę, bo umowa ustna. No i teraz idąc tym topem dalej, nawet jakby podpisał mi tą umowę, ja nie widzę w NFZ-cie. Stasiu, czy ty nie masz żółtych papierów? No, wiecie, to jest taka paraprawda. Skąd mam wiedzieć, czy ma, czy nie ma? No i do tego dążę, że ta sprawa została bardzo wyolbrzymiona. Ja nawet bym się pokusił o to, że inne duże kanały na YouTubie wieloosobowe wykorzystują osoby nie do końca sprawne za ich zgodą do tego, żeby robić show. No jest tak czy nie? A dzisiaj zajmują jedynki na listach YouTube'a. No jest tak czy nie? No ale odpowiedzmy sobie, wiecie o czym mówię. Czy uważacie, że nieświadome wykorzystanie w odcinku gościa, który normalnie się składnie wypowiada i tak dalej, jest bejfuj, a uważacie, że na przykład wykorzystywanie osób z niesprawnością w postaci choroby, jaką jest niskorosłość, ale za ich zgodą i robienie z tego show już jest okej. Okay. Wiecie, jesteśmy kurwa tak moralnie tępi ostatnio, że mi się to w głowie nie mieści, do czego doszliśmy. Jakby nic z tym nie zrobimy. Możemy tylko patrzeć na to, żeby jeżeli mamy swoje pociechy, to izolować je od takiej wiedzy i od takich zajść, bo dochodzi do sytuacji, w której oddajemy dziecku do dyspozycji 3-4-latkowi internet, masz siedzieć cicho, siedzieć na tym internecie. Wiecie, kiedyś było tak, że rodzice nie mogli nas z domu, do domu zaciągnąć w tą stronę. A dzisiaj jest tak, że dziecko trzeba wykopać. I to jest złe. Ja nie mówię, że super było, nie będę wchodził na to, czy danie klapsa dziecku było dobre czy złe, bo każdy z was, gdzie mam rozum na kółkach, to dobrze wie, jak było. I przede wszystkim szacunek do rodziców, przede wszystkim szacunek do rodziny. No wypracowywało się, grało się, nie wiem, w gry planszowe, cokolwiek innego robiło, ja wiem, technologia poszła. I ja naprawdę jej nie ujmuję, super. Tylko ta technologia dąży do tego, żeby odmurzyć człowieka. Ale sama góra w postaci telewizji, która naprawdę tonie szybciej niż Titanic, bo no musi ustępować wszystkim mediom wirtualnym, dlatego że my żyjemy zbyt wygodnie, żeby dostosować się do jakiegoś serialu, telewizji, programu, filmu. My za ten film znajdziemy w internecie. No to robią te playery i tak dalej. Więc to się wszystko obraca. Ale my jako twórcy powinniśmy mieć pewien kręgosłup moralny i naprawdę kanały, które rosną, takie komentarzy, no to właśnie ta rzeczona afera z tym Leksiem, teraz, czy wcześniej z kamerzystów.
jak to wszystko wyszło, jaki tu się sypał, a potem się okazało, że no, wydajemy wyroki jak sędziowie, opluwamy ludzi jak sędziowie. Ja wiem, że tu większość dorosłych widzów ogląda mnie. Ale ja wam powiem serio, siedziałem na tym TikToku, jeszcze wczoraj Monicy, mojej menadżerce, pokazywałem, zobacz, kilkanaście TikToków dziennie wychodzi, że Leksiu lubi czternastki. Dajcie zadecydować, dajcie wyrok jakiś i tak dalej, nie? Bo sprawa się tam zupełnie obróciła. No, okazało się, że no tak, obleśny grubas pisał do lasek, że siądzie im na twarz. Czy jakoś tak. A potem jednak wyszedł pełen screen, że to tak nie do końca, nie? Jeszcze laska mu to serduszkowała, więc taka lekka nutka hipokryzji. Boję się, że po prostu dochodzi do sytuacji, w której wystarczy wyjść z jakąś teorią, która zaprzecza społecznie czemukolwiek. Wyobraźcie sobie, ja przy takiej mocy w kontencie motoryzacyjnym nagle wyszedłbym z jakąś wyssaną z palca teorią o czymś i bardzo mocno starał się przekonywać do tego grupę ludzi. Buntować. To wiadomo, że jeżeli chociaż znajdę kilkunastu pobratyńców w tej grupie odbiorców, to jakaś część tłumu się zerwie i wiecie, dążę do tego, żeby powiedzieć, że a może Ziemia jest kwadratowa? I zacznę tą teorię głośno głosić. I znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że ty, no masz rację, nie? Nieważne, że naukowcy to udowodnili, nieważne, że tysiące lat badań, nieważne, że jeszcze przed naszą erą już tam rysowali to tam, nieważne. Ważne, że uwierzmy w coś nowego i tak jest. Przestajemy mieć swoje zdanie. Mamy sztuczne wrażenie mienia własnego zdania. Bo to jest sztuczne wrażenie. To sztuczne wrażenie uważamy, że mamy swoje zdanie. I ja widziałem, jak wszyscy mają swoje zdanie, jak wybuchła gównoburza właśnie w ostatniej dramce. Czy jak z kamerzystą wybuchła gównoburza. I teraz ważne słowo. Absolutnie ani jednego chłopa, ani drugiego nie znam i absolutnie nie uważam to za content, który powinien być idolem dla kogokolwiek, bo pokazywanie 10 tysięcy kulek w dupie, w basenie z mamą, no co się stanie, jak wsypię te kulki? No to jest to samo, to przestań oddychać. Te kanały, które wiodą prym, nie wnoszą żadnej wartości, pokazują tylko dzieciakom jedną rzecz. Hajs, 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 to się w życiu liczy. Nie będzie cię stać, jak będziesz uczciwie pracować. Ty musisz zostać youtuberem, influencerem, wtedy pokażesz, jak nic się nie robi i wydaje pieniądze. No, słuchajcie, co tam jest pożytecznego? Ja tworząc content miłośników, czy nawet tu na Michu, kurwa głupi bigos zrobię i on będzie komuś smakował, będzie smaczny, pokażę, jak się warzywa sadzi, gdzieś tam przemycę coś. Czy wyobrażacie ekipę, która by nagle pojechała zbierać ogórki? Zróbcie challenge tam w ekipie czy w teamie X. Ten, co ja będę robił od lutego. Zachęcam dużych twórców. Tak, Stasiu? A co z numerami rejestracyjnymi, jak jest wasza? Spróbuj przyblurować. Zachęcam teraz dużych twórców, może do nich to dojdzie, żeby taki challenge ze mną zrobili i se podłożyli pod niego. Zażyjmy jak normalni ludzie. Mamy pensję, 2-300, odejmujemy opłatę, odejmujemy wszystko i tak dalej. Przeżyjmy za dwie dychy dziennie. Dwie dychy na wszystko. Na fajki, na jedzenie, na picie, na kosmetyki. I bez oszukiwania zróbmy taki challenge. Pokażmy, że się da, pokażmy, że się normalnie żyje i jest też fajnie. No ja tak robię od lutego, będę robił od pierwszego. No mi się to podoba. Jakby ja przeżyłem naprawdę już wszystko. Przywróciłem tą karuzelę życia kilka razy, ale to, co się teraz dzieje od telewizji po internet, naprawdę przerasta kompetencje mojej osoby i wszechwyobrażenie o tym. I nie mówię o tym, że pokolenie 80-90 jest lepsze od pokolenia 00 w górę. Po prostu uważam, że teraz już po prostu jesteśmy totalnie odmurzeni, idziemy jakąś taką spiralą tłumu, bo jak wszędzie pokazują, że dany człowiek jest zły i niedobry, to on jest zły i niedobry. Jest totalnie nie fair i w ogóle sami nie oceniamy sytuacji tak na bardzo chłodno. W ogóle. Słuchajcie, ostatni zabieg jest po prostu mistrzowski, który wymienię, bo sram na politykę, nie mieszam się w nią. Ale żeby w telewizji państwowej, jeżeli jest problem z inflacją, jeżeli jest problem gospodarczy związany z Nowym Ładem, napisać, i pisać to nie jest fake, w paskach wiadomości, że podatek Tuska niszczy gospodarstwa. Dobrze, że z Wałęsy i z Kwaśniewskiego zeszli. Tu teraz będzie wszystko Tuska, widać. I która władza by nie była, zawsze na kogoś zwalała, nie? Jak było PO, to też na kogoś zwalało, więc to nie jest właśnie mówienie, że jest się za jakąś frakcją. Nie, po prostu ja realnie patrzę, śledzę politykę, od tak naprawdę zawsze się gdzieś w domu mówiło o tej polityce, zawsze u babci się gdzieś mówiło, każdy miał inny pogląd, ale zawsze widziałem mniej więcej, kto siedział w rządzie, co się działo, jakie się afery przewaliły i tak dalej. Tam nigdy nikt nie był dobry. Nigdy. Absolutnie. I nie zanosi się za to, żeby był. Ale mówmy o tym. A my się teraz podzieliliśmy na to,
ci to byli straszne zło, ci są mniejsze zło. No nie, no zawsze patrzmy, jakie zło to jest zło. Nie ma mniejsze, większe. Nie wybierajmy między tatą, mamą. I tyle. No, to jest to, co mnie tak ostatnio gryzło bardzo mocno. Dobra, słuchajcie, z vlogami wracam na już tak naprawdę w tym tygodniu. Widzicie to dzisiaj, mam nadzieję, to jest wtorek, jest 15, tak, widzicie to we wtorek. Stasiu składa odcinek taki, nie wiem, sequel, albo pre-sequel, albo w ogóle, no bo może nawet nie sequel, tylko po prostu wprowadzenie do nowego kanału, na który Was zapraszam serdecznie. Nazywa się Warsztat Live. To jest kanał, gdzie zobaczycie chociażby Łukasza, który tutaj siedzi. O, proszę, tam go widać, tylko zgarbionego gdzieś tam. Poniekąd mechanikę pojazdową, poniekąd to, jak warsztat pracuje, to jak żyje bez mojego udziału w różnych miejscach Polski. W każdym M4K Garage będą takie vlogi się robiły. I myślę, że to jest fajna inicjatywa, więc wejdźcie. Tam macie w opisie filmu, zostawcie mi kciuka w górę. Jeżeli zgadzacie się ze mną, albo napiszcie wasze spostrzeżenia, bo może ja coś źle rozumiem, może ja niepotrzebnie się denerwuję, że aż taka głupota się wylewa z każdego możliwego miejsca, ale poważnie, jak już widzę kogoś, kto testuje żelka, czy on się kurwa powiększy i ktoś mi ostatnio mówi do mnie miłośnikowa, mówi, a ty lepszy jesteś, ty wodę do silnika wlewasz. Tak, bo wszyscy mówili, że się motor zatrze. I sprawdziłem, i się nie zatarł. Sprawdziłem, zrobiłem, czyli pokazałem ileś tam razy konsekwencje, co się dzieje, kiedy jeździmy bez oleju, żeby zwrócić uwagę w kontekście dolewania i wymiany oleju. To samo zrobiłem z silnikiem, który tak naprawdę pojechał na wodzie. Czyli udowodniłem, że nie może jeździć na takich jakichś sitach zastępujących olej, że tam się jakieś filmy nanoszą. Obalałem pewne rzeczy, które rosły w społeczeństwie, tak? No to po co żeście zerwali rozrząd przy 6000? Po to, żeby pokazać, co się stanie, jak nie wymieniasz rozrządu. Jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Natomiast niech mi kurwa ktoś wytłumaczy do jasnej cholery, co mi da posolenie żelka i zamoczenie go w wodzie. Rozumiecie? To właśnie, słuchajcie. Nowy rok, stare promocje. Teraz będzie sekcja, która zawiera płatne lokowanie produktu, czyli tak naprawdę Mubi. Ale o Mubi będę mówił, dlatego że ostatnio bardzo mi się podobało, jak Stanisław przybiegł do mnie i powiedział, już to mówiłem na miłośnikach, tu się też powtórzę. Ty, wiesz, bo ja tak tylko składam te filmy i tak Mubi, ale mówi, kończy mi się ubezpieczenie, to se Google. No i Google na Mubi sobie wpisał wszystko, wyszło mu tam 350 zł. Mówi, to fajnie, zadzwonię do swojej babki od ubezpieczenia, ona mówi 600. On mówi, ja tu już 150 zł na konto wraca. No i czasem jest tak, że to naprawdę może być, że działa. A ta promocja, która obowiązywała na Mubi.pl jest do końca roku, czyli porównywarka ubezpieczeń AC/OC, bo nie do końca roku, przepraszam, do końca stycznia zeszłego roku, bo styczeń jest tym okresem na zmiany, więc jak ktoś chce w tym nowym ładzie zaoszczędzić, proszę bardzo, możecie sobie kliknąć link w opisie i wtedy Wam się pokaże porównywarka ubezpieczeń AC/OC Mubi.pl. Czym jest Mubi.pl? Mubi.pl to jest porównywarka ubezpieczeń OC, AC, NW. Wystarczy wejść w podany link w opisie, wprowadzić dokładnie, rzetelnie dane Waszego samochodu, obliczyć składkę, ułożą one Wam się od najtańszej do najdroższej i jeżeli będzie Wam pasowało lub będzie konkurencyjna dla tej stawki, co macie od Waszego agenta ubezpieczeniowego i zakupicie z tego linku, to na Wasze konto w ciągu kilkunastu dni wraca 150 zł. Ale czy to koniec? Nie, oczywiście, że nie. Dlatego, że ta promocja to jest jedna część. Druga część jest taka, że dostajecie malutki kodzik, który możecie polecić znajomym. Jeżeli ci znajomi z pomocą tego kodu kupią również polisę na Mubi, to jasne, że dostaną zwrot, ale Wy za każdego znajomego dostaniecie 50 zł. Sumarycznie może uzbierać Wam się aż 2000 zł ze wszystkich promocji. Właśnie, czy to działa na pierwsze auto, na drugie, na trzecie? Wszystkie informacje macie zawsze, jak w każdej promocji, na stronie, w warunkach i regulaminach promocji, tak samo jak konkursu. Zatem klikajcie i biegajcie sobie i zobaczcie, czy Wam się opłaca. A my tymczasem widzimy się w jednym ze smutniejszych vlogów, jaki mnie teraz czeka, a mianowicie chyba w czwartek nagram takiego bardzo smutnego vloga, albo nie, aha, ja go nagram, ale ja go wiem, ja go wyemituję dopiero w przyszłym tygodniu. Ale nagram też z życia, bo w ogóle ostatnio tak przypiździło tutaj, nie wiem jak u Was, ale cała Polska przepiździła, burze były, dachy zrywało, papę pozrywało i w ogóle, więc... No i Boba, dawno nie widzieliście. Nie wiem, no taki jestem, słuchajcie, cały czas Nokia próbuje się rozładować, ale nie daje rady. Taki jestem i taki będę, ja po prostu pewnych rzeczy nie rozumiem i fajnie by było
Nie wiem, kurwa, no kiedyś nawet tego MacGyvera się fajnie oglądało, nie? Coś tam chłop próbował zrobić, zajawić, że można coś tam kombinować, umysł rozwinąć i w ogóle gdzieś tam jakieś kryminalne zagadki. A dzisiaj, no, kurwa, królowie życia. Pokłócili się, jaką koszulę ma ubrać ten z tamtym. I to jest wartość dodatnia, nie? Albo ubrałam tak zajebiście wysokie szpilki na lód, że skręciłam sobie nogę, ojej, ojej, ojej. I faktycznie to się zaczyna odmurzać wszystko i... Nawet filmy, jak ostatnio wychodzą, jakieś nowe, hollywoodzkie, to coraz więcej tego mięsa, coraz więcej tej mucki, a tej fabuły coraz mniej. Chyba ostatnio tylko fajny film oglądałem, ale to sprzed 2 lat, 3. W czarnym zwierciadle, w czarnym lustrze, coś takiego, jakiś tam tytuł o grze komputerowej z lat 80. Film, w którym można było samemu pilotem wybierać kierunki zmiany aktora. Był taki moment, scena się zatrzymuje i ty wybierałeś, czy ma słuchać tego i tego, czy ma wybrać to, czy to. Na początku myślałem, że to jest taka podpucha, niezależnie co klikniemy, będzie film leciał. Potem się okazało, że nie. Film niezależnie od tego, co klikniemy, miał różne zakończenia i różne wydarzenia. Strasznie zorał mi banie, nie? A to było fajne, to było coś, co zmuszało do myślenia. Po prostu selekcjonujmy informacje. Nie idźmy za tłumem, nie osądzajmy. Zawsze na chłodno przeanalizujmy z dwóch stron, zanim weźmiemy i wklepiemy ten komentarz na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Tyle. Nie dajmy się naprawdę odmurzać żadnym telewizjom, żadnym internetom. Starajmy się. Może gdzieś jednak zostaniemy tym fajnym, inteligentnym społeczeństwie, które nie będzie się szlachtować o to, czy ktoś ma maseczkę, czy nie. Nie będzie się szlachtować o to, kto jest za jaką frakcją polityczną. Bo przecież, kurde, jak będzie się źle działo, jak będzie naprawdę bardzo zły czas dla nas, wojna, głód, cokolwiek, to wy myślicie, że pan premier Morawiecki ubierze zbroję jak rycerz z Jarkiem na lśniącym koniu i wjadą, będą... Nie! Wszyscy tam się pochowają, ci co rządzą, pouciekają gdzieś do schronów i tak dalej, a wy co żyjcie. I w każdym kraju tak będzie. I zawsze tak było. Nie dzielmy. Naprawdę. Idźmy zasadą dziel i rządź. Bez sensu. Dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym vlogu. Tylko 25 minut. Super jesteś. Naprawdę postępy. Cześć.